Pięknie, dziękuję Ci za komentarz. Tak faktycznie, dopiero po rozstaniu się z moim pierwszym mężem zaczęłam tak intensywnie interesować się duchowością i energią. Wcześniej zajmowałam się naturopatią przez ponad 20 lat, pomagałam ludziom poprawić ich stan zdrowia i dobrostan, a teraz dodałam psychiczne aspekty, czyli zajmuję się psychosomatyką. Jestem doktorem nauk komunikacji społecznej i mediów i trochę filozofią się zajmuję i nauką. Przede wszystkim naukowo staram się dociekać pewne rzeczy, czyli staram się docierać do źródeł. Natomiast w związku z tym narodziło się mnóstwo audiobooków, które były jakby stawianymi sobie pytaniami przeze mnie i odpowiedziami na nie. Wiele audiobooków właśnie z live'ów powstało, a wiele napisałam później. Jednym z ostatnich jest punkt zerowy energii kroniki Akasza. W ogóle mamy czakrę Akasza, czyli przejście do duchowości z ciała. Z tej serii Kwantowa moc uzdrawiania jest audiobook, trzecia część o czakrach ciała, tych cielesnych, ponieważ duchowe w czwartym dopiero nagram, mam cały tekst napisany. I po prostu tak sobie filozofuję, zajmuję się myśleniem, pomaganiem ludzi, psychoterapią, coachingiem, ale również od zawsze dzielę się informacjami i staram się pomagać, także staram się, pomagam, bo wiele osób jest zadowolonych, uzdrowionych i duchowo, i psychicznie, i przede wszystkim zdrowotnie, ponieważ tak jak mówiłam, od lat 80. medycyną naturalną się zajmuję. Także bardzo dziękuję za docenienie, za miłe słowa i staram się też powiedzieć ludziom, przekazać, że nie wszystko, co się nam dzieje, odchodzący mężczyźni czy kobiety z naszego życia, odchodzący ludzie, to źle dla nas. Czasem Bóg słyszy, co oni mówią o nas, słyszy ich myśli i po prostu ich odsuwa od nas. I wszystko, co dzieje się, jest dobre, jak mówią Ekwadorczycy. Dużo podróżowałam po świecie, więc uwielbiałam słuchać filozofii różnych kultur, muzyki zresztą, kultury, jedzenia i tak dalej, zdrowia, ziół, jakie stosują. Wszystko mnie fascynuje, po prostu życie jest fascynujące, świat jest fascynujący. Złe rzeczy do nas zawsze będą przychodzić, jacyś niedobrzy ludzie, ale to tylko nasze odczucie i to jest lekcja dla nas, nauka. I chcę to przekazać tutaj. Pięknie Ci dziękuję. Do usłyszenia. Pięknego dnia życzę.